Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury Norwida w tym roku szkolnym zaprosiła młodzież do projektu związanego z globalnym ociepleniem klimatu. Mówiliśmy o tym, jak zmienia się klimat, jak badamy te zmiany, jaki wpływ zmiany klimatu mają na nasze zdrowie. I z pozyskanej wiedzy młodzież musiała przygotować akcje edukacyjne, które prezentowała w szkołach. Jednym z elementów edukacji ekologicznej były filmy. Skoro mamy ratować Ziemię przed globalnym ociepleniem, musimy zorganizować jakieś akcje. Tylko jakie? Może zbiórka jeansów? Świetnie! Ja i Lena przeprowadzimy sondaż o globalnym ociepleniu. Słyszała Pani o naszym projekcie o globalnym ociepleniu? Tak! To nam Pani pomoże? Tak! Yeah! Była duża radość. Tak, było zabawnie, ale daliśmy radę. Ja jestem osobiście dumna, ponieważ mimo tych chwili takich, gdzie było ciężko, gdzie przestawaliśmy już wierzyć w to, że nam się uda. Pani Bożena. Tak, jednak Pani Bożena nas motywowała i cieszę się, że to wyszło wszystko. O co chodzi z tym ociepleniem klimatu? Nie słyszałaś o ociepleniu klimatu? W jakim świecie żyjesz? Chyba wirtualnym! Nie wiem, w co się ubrać. Pomożesz mi coś wybrać? Jasne, ale masz strasznie dużo ubrań. Po co ci aż tyle? I tak część z nich już wyszła z mody. Wiesz, ile energii zostało zużyte, żeby wyprodukować te ubrania? Zapewne dużo. Może zostaniemy minimalistkami? Praca przy filmie była o tyle fajna, że była bardzo rozwijająca. Mieliśmy okazję się dokształcić siebie i przy okazji też innych. Na pewno bardzo było trudno zapamiętać tekst, w sensie, że bardzo często się myliłam, Gabrysia też się myliła. No myślę, że wszyscy się mylili, ale to chyba błądzenie to ludzka rzecz po prostu. Dlaczego tu jest taki bałagan? Co wy sobie wyobrażacie? Naprawdę chcecie żyć w takim bałaganie? To jest wasz cel? To chcecie osiągnąć w życiu? Czas na klimatyczną rewolucję! Wcześniej za bardzo nie pracowaliśmy z tworzeniem filmów, ale sądzę, że nie wyszło nam to źle. W każdym razie jakby przekaz tego filmu był taki, żeby pokazać ocieplenie klimatu. Historia tego filmu jakby się zaczęła w XIX wieku, a skończyła teraz. I chcielibyśmy też pokazać, że nigdy nie jest za późno na jakieś zmiany i że wciąż możemy wiele właśnie zdziałać. Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej nr 82 imienia Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krakowie. Po zapoznaniu się z wiadomościami o globalnym ociepleniu podczas wykładów i po 3 tygodniach ciężkiej pracy udało nam się zrobić kilka akcji o tej tematyce. Zbiórka harcerska. 5 osób z naszego kółka należy do Związku Harcerstwa Polskiego. Postanowiliśmy z tego skorzystać i zorganizowaliśmy zbiórkę harcerską o globalnym ociepleniu. Dużo czasu zajęło nam robienie tego filmu, pisanie tekstu oraz kręcenie tego filmu w naszej szkole. Jesteśmy zadowoleni z tego, co nam się udało nagrać i że to zrobiliśmy. Po raz 39 miał miejsce Małopolski Festiwal Artystyczny Młodzieży. Wszystko odbywało się w Młodzieżowym Domu Kultury imienia Andrzeja Bursy w Krakowie. Młodzi artyści prezentowali swoje dokonania w różnych dziedzinach sztuki. Była tam plastyka, muzyka, literatura, film, fotografia, taniec, a przede wszystkim teatr. Mówię przede wszystkim, ponieważ w tym roku największą popularnością cieszył się właśnie przegląd teatralny. Ochrona, co to ma znaczyć? Słuchaj, przyznaj się, na co wydałeś te pieniądze? Okej, w ostatnim miesiącu wydałem trochę więcej na kobiety, w następnym wezmę mniej i wszystko się wyrówna. I co ty myślisz, że możesz tak po prostu rozpieprzać nasze pieniądze? Mówię ci, że wszystko się ureguluje! Zejdź mi z oczu! To jest przede wszystkim dla nas zabawa, wzięliśmy to bardziej jako zabawę, ale z czasem, podczas tworzenia tego wszystkiego, Naprawdę zaczęliśmy to brać na poważnie, bo rzeczywiście, jak też słyszeliśmy opinie ludzi, którzy to widzieli z boku, słyszeliśmy, że naprawdę jest fajnie, że się podoba i jakby myślę, że to nas motywowało. Ja tutaj dłużej nie wytrzymam! Moja szkoła! Boże, wiecie co? To wszystko przez was! Bo wy nie chcecie, żebym miała chłopaka! Bo wy nie chcecie, żebym miała chłopaka! Nie widzę was!
takie jakby symboliczne przedstawienie, w sensie nawet nasze kostiumy mają wydźwięk i sama scenografia, którą też wszystko wymyśliliśmy, bo jakby za pomocą zwykłych słów i zwykłych rzeczy pokazujemy, jak bardzo jest patologiczna taka sytuacja i jak bardzo to wpływa na psychikę. I chcemy pokazać trudny problem, jakim jest samobójstwo. Ta sztuka jest bardzo krótka, prawda, to co robicie, a jednocześnie udaje się wam pokazać to wszystko, co jest najgroźniejsze współcześnie w rodzinie. To znaczy ta relacja, jaką młodzi mają ze swoimi rodzicami i że czasem mogą tylko złapać relację z kimś od nich starszym. I oto pojawił się na mojej drodze bogaty staruszek. Generał! Ofiara. To było to wyrzeczenie się siebie. Wzbogaciłam rodzinę, zaczęłam podróżować, pomagać ubogim. A jak cierpiałam? Jak nie do zniesienia wstrętne, bo dla mnie objęcia tego generała. Myślę, że każdy odnajduje cząstkę siebie w tym spektaklu, ale na co dzień jesteśmy inne. O wiele. O wiele inne. Ale jakaś cząstka nas jest. To wszystko było bardzo dobrze zarysowane. Chyba żadna z was nie miała ani jednego momentu, w którym był spadek energii. A nic tak nie psuje jakby postaci, którą budujesz, jak takie nagłe, że pomyślę o czymś innym. A do tego trzeba naprawdę dużego skupienia i dużych umiejętności, które wy macie.